tak sobie popatrzyłem na siebie i pomyślałem sobie, jejko, jaki ja piękny jestem. Nic, tylko sobie zdjęcie zrobić. Wziąłem aparat do ręki. Rozmawiać się aparatami różnymi dziwnymi się zajmiecie w kwestii, jak coś się stało nie tak? Nie, my nie mamy serwisu. To sam aparat, choć też aparat jest niezły. Proszę pani, chodź tutaj, ja dzwonię w imieniu mojego kolegi Waldka. Waldek Kuciur, nie wiem, czy coś pani mówi to nazwisko. Przez oskreczką drugie. Kuciur. Nie bardzo. Waldemar. Waldek. Proszę pani, ja dalibyście radę coś załatwić. Najprawdopodobniej według film się urwał ten. A no to niech pan to przyniesie, proszę pana. Co? Jak się panu urwało coś tam. Ale co to jest w ogóle? Film, bo... proszę pani. Film się panu zerwał? Tak, urwał się. Nie mi zresztą, ja dzwonię w imieniu kolegi właśnie tego Waldka. Pan poczeka... Bo straszne zakłócenia są, ja w ogóle nic nie słyszę. A skąd pan dzwoni? Słyszy mnie pani? Słyszę. Teraz to... Halo! No, słucham. Jezu, no to w ogóle się roz... Może ja zadzwonię jeszcze raz? Halo? Albo... Dobrze. O, uspokoiło się. Nie, dalej będzie źle. Zadzwonię za sekundę, tylko pani mi jeszcze raz ten numer poda. 614. No. 51. No. 75. Jeszcze raz dzwonię, dobra? Dobra. Bo w ogóle się rozmawiać nie da. Tak, halo? Słucham. Halo? Tak. Znowu są zakłócenia, ale no dobra, już rozmawiajmy, pomimo tych zakłóceń, prawda? Więc co mam zrobić? Nie wiem, proszę pana, co ma pan zrobić? Przynieś go? No przynieś go. Cholera, no. Halo, słucham. Dzień dobry, przepraszam, pan mówi wyraźnie, bo są straszne zakłócenia na tej linii. Już drugi raz dzwonię, w ogóle nie jestem w stanie nic zrozumieć. Halo? Mi.